Więc dzisiaj kampanię zaczynamy z Teodoro, czyli takiego jednoprowincjonalnego małego badziewia i będzie ona miała dwa odcinki. Z kulturą gotycką, nie mylić z gotikiem. Naszym celem kampanii będzie zrobienie achievementu Gothic Invasion, czyli właśnie jako Teodoro podbić wszystkie germańskie prowincje w Europie. Czyli wszystkie te, które tutaj nam się w tym momencie świecą. Dość sporo. O, te pomarańczowe. A to teraz lepiej widać. Tak samo jak dobrze widać promocje na Enebie, linki macie do nich w opisie, polecam. Kolejną fajną sprawą tego Teodoro jest to, że jesteśmy prawosławnym krajem otoczonym przez kraje sunnickie, więc mamy przerąbane, bo nikt z nami sojuszu nie weźmie. Na początku spróbuję poprawić relacje z Hordą, żeby nie byli hostile wobec nas, a nuż się to uda. Friendly, no na rywali na pewno przyda nam się Kandar w najbliższym czasie, Genua i na pewno nie może być naszym rywalem Krym. Przyda nam się na moment z dyplomatyczną reputacją doradca. Jeżeli idzie o stan, to tutaj standardowy po każdym monarchy points, Supremacy over the crown. Jako, że jesteśmy prawosławiem, no to Jarl Patriarch Authority i zaraz jeszcze odpalę coś, żeby mieć wszędzie equilibrium przynajmniej na 50% albo 45% w sumie. No i super, po paru dniach Krym zmienia nastawienie do nas jako domineering, czyli dominująca. Zgadzamy się na bycie ich trybutariuszem. Floty chwilowo raczej nie będziemy potrzebowali, więc ją modbolujmy. Naszym celem będzie dostanie się do Imperium Świętego Romana. Tak, wiem, że to nie znaczy Imperium Świętego Romana. To jest taki po prostu mem. Czyli bez Cassius Belli atakujemy jedyny kraj, który nie jest w Holy Roman Empire, ale jednak graniczy z tymi krajami, czyli East Fryzję. Dorekrutowujemy armię najemną. Na szczęście nasz władca jest przeepickim generałem. Do pomocy pójdzie Hunter na generale, ale już mniej epicki, niestety. Teraz najnudniejsza część przejścia od wszystkich krajów aż do naszego celu wojennego. Oh my god, oni mnie nienawidzą, nie dadzą mi przejścia. Przejście od Litwy. Tup, tup, tup na granicę Polski. Jak władca ubiera, jedyne co mogę zrobić to Alt F4. Przejście od Polski. Przejście od Brandenburgii. Tup, 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 tup. Lunenburg. Tup, tup, tup. Hamburg. I tup, tup, tup do naszego celu wojennego. A czekajcie, nie tutaj miałem lecieć, ja tutaj miałem lecieć. Fuck! No to po pokonaniu tej armii Dithmarsie musimy lecieć jak najszybciej do East Frisii. Też przeczuwam raczej upadek, bo widzę tutaj przekoksaną armię z generałem 4 punktami w szoku. To będzie bolesne. Oh my god, jakoś nam się to udaje. Dajesz, 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 nie przestajesz, wyjebiście. Zostawmy tutaj jedną taką malutki oddziałik. Takie zero. Jej, udało się. Okupacja. Za pierwszym razem. Bez Alt F4. Naprawdę. Dokańczamy sprawę Dithmarsienu. Bum, 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 bum. O, gin, gin, gin. Halo, Dithmarsien, umieraj. Dobra, zrywamy relacje sojusznice. East Frisii. Pieniążki, wojenne reparacje, zmiana religii, takie tam. I teraz musimy czekać, aż ktoś wypowie temu krajowi wojnę. East Frisia się teraz czuje jak pewna kobieta na pewnym zdjęciu. No ale przynajmniej możemy zdobyć East Frisię obecnie. Powiem szczerze, że bardzo mi się podoba skórka tego rycerzyka, taki fajny, z wąsem, brodą. No to wasalizujemy naszą East Frisię. Tak, East Frisię. I niestety wciąga nas to w kolejne dwie wojny. Najpierw zaatakujmy bez większego problemu prawą stronę, pierzemy. To może teraz lewą stronę, znowu dostanę minus? Nie, oni dostaną minus. Na bank to oni dostaną minusy, to niemożliwe, żebym ja dostał minusa. Za przejście tej rzeki. No, powiem szczerze, dawno nie miałem takiego fuksa w rolach jak podczas tej bitwy. O, jedziemy, jedziemy, jedziemy i jedziemy. Wyjebiście. No to najpierw lecimy i ścigamy uciekinierów, chyba. Halo? Czemu oni dostają dziewiątki do jedynek? Umierajcie! Umierajcie, no. Wyjebiście. I teraz nasze przepotężne armie rozproszmy po Holy Roman Empire w celu zajęcia okupowanych ziem. Znaczy przyszłych okupowanych ziem. Bum, bum, bum. Jak to wygląda? Dawno nie miałem takiej. Poprawiajmy relacje z naszym wasalem. Naprawdę? Teraz takiego generała wystawili? Dobrze go nie mieli wcześniej w sumie. Weźmy, żeby nasz wasal był lojalny. Dołączenie do naszego wojska najemnego oraz oczywiście niech dołączają. To szybciej zdobędziemy te prowincje. A musimy się spieszyć. Halo, rusz tyłek? No rusz! Dobra, mamy to. Teraz uwaga, nie bierzemy wszystkiego co mogę, bo szczerze mówiąc planuję zmienić się na religię sunnicką. Więc będę podbijał prowincję z 10 i 8 developmentu, żeby mieć przewagę religii sunnickiej u mnie w kraju. I teraz tak, zabieramy Oldenburg, wszystko dla nas oraz... A, trzeba cofnąć naszych dyplomatów. Więc tak, pieniążki, prowincja, wyjebiście, czekamy dzień i bierzemy teraz od Fryslandii. W sumie dokładnie to samo. Jedna prowincja, pieniążki, wojenne reparacje, bo tutaj ten kraj przetrwa oraz może zmienimy im religię, tak żeby nabić sobie jak najwięcej prestiżu. Jednak cofnąłem i zrobiłem troszeczkę
inaczej. Zrobiłem tak, żeby nasze wojska dostały czarną flagę, bo teraz w sumie już bez żądania przejść terytorialnych możemy się wrócić do Teodoro z powrotem, a chcę to zrobić. No niestety, cesarz żąda od nas ziemi, byliśmy tego świadomi. Zwracamy ją. No bez jaj, akurat mam podejście, gdzie Polska nie wzięła Litwy. Nasze wojska są na pozycjach, atakujemy Kandar bez wzywania karamanu. Naszym celem będzie zdobycie Koromostanu, cokolwiek. Teraz musimy poczekać, aż ta czerwona kropka nam zniknie. Bo musiałem cofnąć, bo jednak rzeczywiście nie dało się tego zrobić inaczej, jak dobudować kilka okrętów transportowych i żeby się zdesantować na tą prowincję i wtedy wchodzimy na czarnej fladze i przejmujemy tą prowincję dla siebie. Ale to, co jest ciekawe, to wypowiedziałem Wargola i spojrzałem, bo miałem nagrane to, że wypowiedziałem poprzednio Wargola na tą prowincję i bot stał cały czas na tej prowincji. W momencie, kiedy wypowiedziałem na tą prowincję, przeszedł wojskiem na tą prowincję. W ogóle bot nie próbował się bronić przed desantem. Nie wiedziałem, że tak boty reagują, ale to jest taki protyp, jak chcecie się bawić i na przykład tak przeszkadza wam w czymś bot, że stoi na konkretnej prowincji, wypowiedzcie wojnę o inną prowincję, żeby na przykład z tej zszedł. I jest po bardzo długim obleżeniu Sidop padł. Próbujmy się przejść przez blokadę morską Karamanu, bo musimy się zdesantować na Karaman. Kandar, Karaman, Boże. Co mogło pójść jeszcze nie tak na tym podejściu? Osman dostał Krym jako marchię. Druga bitwa i raczej tym razem zatopimy jednostki Kandaru. Wyjebiście, udało się. Aha, kolejne okręty tutaj są, super. Może bym je zdobył chociaż, fajnie by było. Okej. Że on tym nie wypłynie. Może tu byśmy mieli przejście. Okej, zdesantowaliśmy się jakimś cudem. Dosyłamy drugi rzut wojska. Bardzo dziwne jest to, że Karaman nie dosyła swojej floty, żeby pomóc flocie Kandaru. Bardzo dziwne. Atakujemy dalej. I w sumie to chcę rozbić ich armię, bo dadzą nam pieniądze. Z Karamanu nie możemy brać żadnych prowincji, więc weźmy od nich tylko i wyłącznie pieniądze oraz wojenne reparacje. No i o może oczywiście to ściągnięcie rywalstwa. Ale to jeszcze zajmiemy parę, dwie prowincje więcej. No niestety tylko tyle możemy brać. I teraz bierzemy dwie prowincje Kandaru oraz maksymalną liczbę pieniędzy. Co powoduje, że za chwilę możemy przestać totalnie istnieć. Oh my god, są! I będziemy mieli Sunis, udało się! Dobra, to jeszcze sprzedajmy ziemię, bo możemy sobie na to pozwolić. Mamy buntowników sunnickich i tak będą mogli przejąć władzę u mnie w kraju i będziemy mieli sunizm jako oficjalną religię. Jeszcze 50 pozytywnych relacji ze wszystkimi krajami muslimskimi na świecie. Wyjebiście. I to, na czym mi najbardziej zależy, to raczej agresywna ekspansja czy development. Dobra, bo nie robimy gry Tal, chcemy podbijać w cholerę Roman Empire, to agresywna ekspansja jak najbardziej wskazana. I mam przejebane. Ale to specjalnie po to zostawiłem ziemię, żeby właśnie teraz ją odebrać. I info potwierdzone. Na Teodoro nadal mamy 4,99 zamiast 5%. Zbliżają nam też się bunty Oldenburga, więc je na pewno nie prowokujmy, opóźnijmy, bo za chwilę nasze wojsko będzie zmierzało w tym kierunku. Nawet za darmo Trebizond tej prowincji nie weźmie. Czemu z Imperium Osmańskim mam trusa do roku 64? Czuję, że robię właśnie deal życia. Dobra, teraz mamy bardzo zły plan. Wypuściłem Kandar jako naszego wasala. Żeby był bardziej lojalny, odpaliłem też przywilej. No i teraz kolejna sprawa jest taka, że musimy stoczyć wojnę z Imereti, podbić, okorować, potem zaatakować Gruzję i przegrać tą wojnę i oddać jej wszystkie prowincje, które posiadamy. Idealny plan. Muszę tak skomplikować rozgrywkę, bo moja obecna stolica graniczy z Imperium Osmańskim i z Genuą, a z tymi krajami nie wygram wojny. Robimy roszczenie do Imereti, wypowiadamy wojnę Imereti, no i w sumie desantujemy tutaj nasze wojska. Dokończmy jeszcze flotę moich przeciwników. Że po wojnie z Osmanem, gdzie stracił dwie prowincje, nie miał żadnych sojuszników i chcieliśmy go zaatakować, żeby oddać moją stolicę, ale okazało się, że wszedł event na Marchię z Osmanem. Dobra, tutaj trochę ryzykujemy, ale może się uda, mamy przewagę technologiczną. No, dajesz. A jak się nie uda, to po prostu kończymy wojnę. No, to się nie udało. No i następujący pokój mnie zadowala. Pieniążki, wojenne reparacje, dwie prowincje, czy może trzy? A weźmy trzy na wszelki wypadek. Wziąłem więcej prowincji, żeby Krał Lancy nam się zwiększyły. Bardzo ich potrzebuję. Gruzji sprzedaliśmy jedną prowincję, teraz wysuwamy do niej roszczenia. No i sprzedajemy kolejną prowincję. Wyjebiście. Czyżbym właśnie rozwiązał moje problemy finansowe? I nie mam pożyczek. I 16% inflacji. Welcome in Poland. Speed 5. Robimy tą prowincję naszym state'em. Przenosimy naszą stolicę do Odisi, czy jakkolwiek się to wymawia. Naszą starą stolicę przekazujemy Kandarowi i wypowiadamy wojnę Gruzji.
No i teraz wygrywamy wojnę, ale jednocześnie decydujemy się na przegraną i oferujemy naszą stolicę obecną w zamian. I oby się udało. Nasza nowa stolica znajduje się natomiast w Oldenburgu. Ale czemu 100 autonomii mamy, halo? Dobra, po miesiącu się przeliczyło wszystko. I co? Patrzymy, jestem tu? Halo, gdzieś jestem? Czy ktoś widzi gdzieś, bo... Ej, nie wiem, czemu na liście księstw? Halo, jak to mnie nie ma? Jestem! Jestem! Proszę państwa, sunnickie Teodoro przybyło do Holy Roman Empire. Pierwsi imigranci! Ale jak to cesarz za mnie minusów nie dostaje? Ja tego nie rozumiem. No to teraz cofnijmy nasze wojsko z emigracji ponownie do Holy Roman Empire. Flotę też sobie tutaj przewieźmy. Też nie wiem, po co mi będzie. O, rzeczywiście, minusem jest to, że nie jesteśmy w właściwym trade node, ale poradzimy sobie z tym. No i w sumie teraz nas czekają wojny, ale jeszcze wykorzystajmy to, że nie mam instytucji i poddewujmy naszą stolicę, żeby troszeczkę jednak więcej zarabiać. Nie musimy nawracać, bo przyjąłem z Dichimi akceptowanie wszystkich tych rzeczy, więc to, co nam da, to to, że będziemy mieli zwiększony tax income z prowincji oraz manpower z prowincji Inovier. Teraz trzeba niestety naszych kupców przestawić. Możemy tutaj przestawić, nie wiem, Saksonia też możemy przestawić. Ustawiamy jednak też improve relation od razu, bo jednak okazało się, że mam troszeczkę punktów agresywnej ekspansji w okolicy. Jej, przybyliśmy tutaj, robimy jedno roszczenie. Opsiu. Nie! Jak? Dobra, i powiem wam, że w celu zabezpieczenia tego sojuszu osmańskiego, bo on jednak ma ten minus 101 punktów za chcianie naszych prowincji, break vassalization, przeżyje bez prestiżu, 200 relacji z Osmanem jako jedyne sunnickie badziewie w Holy Roman Empire. Jak to nie zasługuje na leka, to już nie wiem, co muszę zrobić, żeby na niego zasłużyć. To mamy to. Pierwsza nasza wojna leci z Fritzlandem i to będziemy zdobywali tą prowincję dla siebie. Co tu się stało? To był jakiś tajny ruch, którego nie ogarniam? Okej, okay. I kończymy Dithmarschen. Jak to jest jednopoziomowy fort, to od razu szturmujemy. Chociaż coś nie tak idzie, dziękuję. Od Dithmarschen bierzemy pieniążki oraz jak najwięcej prestiżu, bo no, brakuje nam go trochę. I zjadamy cały Friesland. I te 10% technologii do końca gry. Dobra, na razie na forty mnie nie stać, to je kasujmy. No i wygląda na to, że nasza taktyka się udała. Już tak dużo czasu minęło i ani razu cesarz nie zażądał ziemi. Ani razu. Ani mam z nim sojuszu. No, po tajności wprowadzamy renesans. W sumie wypadałoby i możemy go na szczęście, mam nadzieję, sprzedać. Boże, masz najpotężniejszego ekonomicznie sojusznika. Dlaczego on jest taki słaby? Wreszcie robimy jakieś pieniądze na handlu, 2,96. Dosłownie mój handel to 58% mojego income'u. Co to ma być? Brandenburgia jest pod Unią Czeską. Co tu się wydarzyło? Czyżby Czechy miały być nowym cesarzem Holy Roman Empire? Piąty poziom technologii administracyjnej i wreszcie możemy brać na nasze ukochane idee. Jako, że gramy w Holy Roman Empire, no to trzeba jednak wybierać idee dyplomatyczne, humanistyczne i najprawdopodobniej, jako że gramy z sunnitami, jednak pójdę również idee religijne do pary. Dodatkowo religijne Cassius Belli obniża nam agresywną ekspansję już na starcie o 25%. Dlatego pierwszą ideę mamy dyplomatyczną, no mimo iż no, mamy tą technologię do przodu, ale nie za dużo jej mamy. Tak przejrzałem listę moich relacji dyplomatycznych i trzeba tutaj troszeczkę pozmieniać. Dobra, spłaćmy totalnie nasze wszystkie pożyczki, albo przynajmniej większość z nich. Sekretarz może być całkiem niezłym sojusznikiem, więc weźmy ją. Oraz weźmy Pomorze, bo jest blisko i jest spora szansa, że nam pomoże w wojnach z Lubeką, bo ma jednak ich na rywalu. Wreszcie po tylu latach nie mamy pożyczek. Czas na wojnę z Gellere. Szturm! Nie no, uda nam się. Nawet dużych strat nie mamy. Morale to tylko liczba na dwóch minusach. Najgorsza bitwa, jaką stoczyłem chyba ever w moim życiu. Wyjebiście. O, spalmy to, może zdążymy uciec. What the fuck? Co tu się wydarzyło? Czemu dostałem drugie minusy? Co to było w ogóle? Nie wierzę, że to robię. Nie wierzę, że wypowiedziałem wojnę bez odebrania ziemi. Nie wierzę, że to robię. Bierzemy pożyczki. Saksonia może nam tutaj zrobić robotę też. Czy ja chcę Saksonii w tej wojnie? No dobra, jednak wezwałem Saksonię do wojny. Pozwoliłem sobie też na drugą jednostkę kawalerii wreszcie. Nie wiem, co robi bot. Zamiast wesprzeć i mnie wypchnąć z tej bitwy, wycofał się. Better AI, jak nic. Robię dużo złych rzeczy. Zmiana planów. Wezwałem Pomorze do pomocy. Justify my wars, yeah! A my realnie atakujemy Brunswick. Ale Goslaru, żeby zwasalizować Lubeki, to ja chyba nie kliknę, bo coś czuję, że to by się źle dla mnie skończyło. Spróbujmy inaczej dojść do Lubeki. I lecimy drugą wojenkę realną z Brunswickiem. Będziemy szukali drogi do Lubeki. Poniszczmy te małe kraje, które tutaj są, które śmiały się oblegać moje prowincje. Bam, 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 bam. No nie zdążyłem ich dorwać, no kurka. O, okazja. Jedziesz. Niszczyć ich. Ej,
Ile te stack wipe'y trwają? Jeszcze nie ma stack wipe'a, czuję się oszukane. Czy mi prestiż skasowali? Dobra, lecimy na kolonię. Pozbyć się kolonii. Tak, lepsze AI, jak nic. Jest! Frankfurt padł, wyjebiście. Aż bym go spalił, szczerze mówiąc. Tak bardzo chętnie bym go spalił. Taki pokój mnie jak najbardziej zadowala. Najfajniejsze w tych wojnach jest to, że jako sunnita cesarz nigdy nie zażąda od nas ziemi. Ani razu. No i zakończyłem zdobywając jedną prowincję, ale walnęliśmy sobie Humiliata. Co powoduje, że niedługo będziemy mogli odpalić złotą erę. Ej, oni są tacy sami, dopiero teraz to zauważyłem. Inflacja robi brr brr. Pierwsze rozwijecie z ery, oczywiście agresywna ekspansja. I czemu nie poczekałem 2 lat, żeby zakończyć te moje wojny? Nie wiem. Musimy też uczynić jak najszybciej te kultury przecież akceptowalne u mnie w kraju. Nie zmieniło mi się gówno. Dobra, wreszcie lecą idee humanistyczne. Lecimy! Znaczy nie tutaj, tu lecimy. Berg atakujemy i sprytnie wzywamy Saks-Luxemburg osobno do wojny, plus moich wiernych sojuszników, którzy mam nadzieję będą okupowani, a jeszcze w międzyczasie wybuchły temu bunty. Oh my god, dobra, jednak nie uda się bezpośrednio. Easy, udało się. Teraz buntowników trzeba rozbić. Co ja jeszcze muszę zdobyć? Musimy odbić stolicę, bo nam padła. Straszne, abyśmy dali radę. Nie no, co jest nie tak z tym botem? W ogóle się nie wspomaga w bitwach. Znaczy, nie żebym narzekał, teraz jest łatwiej po prostu. Uwolnijcie moją stolicę. Zjadamy Lunenburg. On nie jest głównym celem wojny, ale stanowi naszą drogę do Lubecki. No i pamiętajcie, że nawet jeżeli macie roszczenie do jakiejś prowincji, która jest wolnym miastem, niestety cesarz zawsze broni wolnego miasta. Zawsze. Kolejny kraj wyjęty za prestiż. Wojnę ogólnie kończymy biorąc tylko i wyłącznie pieniążki, jak i prestiż. Czas zdobyć Lubeckę oraz przyjaciół. O, Rygę zaatakujmy. Nie, no dobra, pozostałych tylko ciśniemy. O, jak fajnie, że nie mieli włączonej fortecy. No to szturmujemy. 26 dni na obleganie Lubecki. Easy. No to teraz czekamy na obleganko. Z Bremenem weźmy, żebyśmy nie byli rywalami i weźmiemy z nim za chwilę sojusz. Hamburg leci totalnie na Whitepisa. 666, owe satanowa! Dobra, Lubecka staje się naszym wasalem i spłacamy nasze pożyczki. Dużo mamy pożyczek, bardzo dużo mamy pożyczek. Potrzebujemy, żeby Lubecka nam dała swój handel. Dodatkowo musimy ją parę razy zdewować, żeby była lojalniejsza. Na szczęście mamy dużo punktów militarnych. Dobra, spróbujmy to. Złota era. Kto nie ryzykuje, ten nie żyje, jak to się mówi. Fortece w górę. Jestem zdania, że moi władcy to jest jakaś armia klonów. Atakujemy Danię o prowincję Holstein. Wzywamy wszystkich naszych sojuszników. I koniecznie Bremen i Hamburg muszą być w tej wojnie. What the fuck? Dostałem krucjatę na twarz. To jest może głupi pomysł, ale idę moim malutkim wojskiem na potężną Moskwę. Może się uda ich wyjąć z tej wojny. No i Burgundia leci do Austrii. Któż by się spodziewał? Na to raczej nie ma szans, niestety. O no, któż by się spodziewiał? No to lecimy na wojnę, musimy zdobyć Moskwę. Ale nie, czekajcie, ominijmy Warszawę, bo jeszcze nam padnie. Tudun, tudun. Osman się wbija w naszego przeciwnika. Ja nie wiem, jak on to robi. On po prostu przychodzi i miażdży, mając mniej armii. Ja tego nie ogarniam. Dobra, wsparcie było potrzebne Osmanowi, nie dał rady sam. Podejście czwarte do oblegania Moskwy, naprawdę, czwarte. 3 razy stoczyłem tutaj bitwę i przegrałem za każdym razem. No, wojnę troszeczkę inaczej zakończyłem. Nieudana wojna z Moskwą, zerwałem sojusz Danii i Moskwy. Na szczęście, od Duńczyków niestety nie byłem w stanie wziąć ani jednej prowincji. Bardzo zmarnowany czas, no ale trudno. Mamy od nich pieniądze, co pozwoli nam spłacić nasze pożyczki. Dodatkowo wprowadziłem dzięki tej wojnie kolonializm w naszych prowincjach, który teraz sprzedaje Osmanowi za naprawdę pokaźną sumkę. Niestety bardzo dużego pecha mamy tutaj w tym regionie Burgundii, że tutaj to wszystko nie zostało wypuszczone po pierwszej wojnie z Francją. Myślałem, że uda mi się coś tutaj szybciej zabrać prowincji od Danii i szybko zblobować w regionie Lubecki. Niestety nie tym razem. Ogólnie mam bardzo dużego pecha w tej kampanii, jak dawno nie miałem. Karma chyba wróciła, bo po prostu nie mamy jak przejąć Hamburgu i Bremenu bez wojny z cesarzem. Jedyny kraj, który chce ich terytoriów, to jest oczywiście Werden, który ma sojusz z moim rywalem. Żaden inny kraj nie chce tych terytoriów. Niestety też odwrotna strona, czyli żeby tutaj republiki, które są wolnymi miastami, chciały jakieś ziemi, żeby się je nakarmić, również się na to nie zgodzą, bo żadnej ziemi nie pożądają. Więc nie mam jak ruszyć 2 największych republik kupieckich w regionie.
Okazja! Ile moich pieniędzy to są pieniądze, które mi znikną w przeciągu kilku lat? Prawie 2/3 mojego inkomu. U mnie Francja przejęła Burgundię. Protestancka reformacja w Dortmundzie. W sumie to dobrze. Mam nadzieję, że to będzie szybka wojna z Munsterem o tę prowincję. Jego. Ma zamierzam go zjeść w całości. Czemu ja mam taką tanią technologię? Co tu się stało? Dużo bonusów. O tak, koalicja incoming. Czy ja się mogę przyłączyć do gangbangu Francji? Niestety, nie jest to dla mnie. Standardowe pizdy z sojusznikami po prostu robimy. No i zjadamy. Na szczęście Moskwa ma wojnę i to chyba taki, który szybko jeszcze nie skończy. Jest możliwe, że w July 520 zaatakujemy Danię. Wreszcie to mamy. Długo za późno. Idea zrobione. I lecimy wojnę! Wykorzystamy Saksonię. Jeżeli się nam uda kogoś innego wezwać, będzie wyjebiście. No ale wojnę lecimy o Holstein dla nas. Werden, zerwij ten zły sojusz, który tutaj jest, ale nie cofamy im rywalizacji. I bitewka, damy radę? Szwecję zjedli! Oh my god! Odbijanie! W sumie nie patrzyłem, jak szybko nas pada agresywna ekspansja. 5,1 punkta, wyjebiście. My prince, Ottoman, declare war upon the new enemy Genoa. Subjugation casus belli. What the fuck? Mamy bonus za stolicę, opłacało się, patrzcie. Jednak opłacalny był perk. Jedyna prowincja w okolicy, gdzie chyba to mogło zadziałać. A nie, to cały cypelek jest taki. Jak fajnie. Jak dzięki temu miażdżymy Duńczyków, mamy tak epicką armię. I darmowy warscore nam wpada, wyjebiście. Ktoś mówił, że Polska dobrze gra. Ja naprawdę nie wierzę, że to zrobię, ale chyba pójdę to Espionage jednak jako drugie, znaczy trzecie. Jakim cudem to wygrałem? Dzięki Oliwce i jej umiejętnościom szoku. Ja naprawdę w to nie wierzę, ale ja to robię. Biorę Espionage Ideas, żeby mieć mniejszą agresywną ekspansję, bo to już nam da 20% mniej agresywnej ekspansji. Żeby była jasność, ja bardziej nie będę raczej rozwijał tych idei Espionage. Też nie, no są tutaj tańsi doradcy i Yearly Corruption. Zobaczymy, najwyżej stracę te punkty dyplomatyczne, no ale potrzebowałem. No dobra, mam w zasadzie wszystko, co chciałem w tej wojnie. Nawet trochę pieniędzy dostanę. Dobra, jednak troszeczkę inny peace deal, jak dobrze czasem takie rzeczy mogę z czatem sobie ponagrywać. Normalnie nie możemy brać stolicy Duńczyków. Minus 1000, ale w momencie, kiedy zrobimy coś takiego, że weźmiemy sobie o tą prowincję, klikniemy w ten sposób. O, nagle mogę brać stolicę Duńczyków. W drugą stronę to niestety nie działa. To jest jakiś nowy bug jednak, bo mogę zabrać coś spoza state'u. Dosłownie każdą jedną prowkę. What the fuck? Co tu się odwaliło? Dobra, lecimy troszeczkę w inny scenariusz pizdila. Zobaczcie, bierzemy stolicę, tą wyspę niestety musimy brać oraz Holstein, co jest naszym głównym wargolem i w zasadzie wszystkie pozostałe centra handlu oprócz tego w regionie Lubeki. Powinno nam to bardzo zwiększyć... O Boże, znowu muszę to przeklikiwać, nieważne. No ale sobie zobaczycie, jak się bierze tego pizdila fajnego. O, nie trafiłem, ups, dobra. I pieniążki. Proszę. Piękne zwycięstwo. Ej, i te tarcze to są w jakimś dodatku? Więc witamy teraz Szwecję oraz witamy od razu Norwegię. Jak tu się kolorowo zrobiło, ja nie mogę. No i teraz mamy całkiem niezłe roszczenia. Dobra, kilka lat zajęło mi wyciągnięcie tego kraju z bagna, który go wrzuciłem. Więc teraz tak, troszeczkę zarabiamy już, wojsko powróciło, agresywna ekspansja praktycznie nie istnieje, więc za kilka lat będziemy od nowa podbijali. No ja proponuję, naszym celem będzie ponownie Dania, a my w międzyczasie przyszykujmy naszą flotę do wojny, potrzebujemy dużo więcej galer. Atakujemy, może nam się uda zdobyć Bremen dla nas pod warunkiem dostaniemy bardzo dużej ilości agresywnej ekspansji. Ale jak to trus z Osmanem mi się skończył? Jaki trus z Osmanem? Nie no, nie straszcie mnie, że straciłem sojusz z nimi. Pierwszy rozwijecie z ery w erze reformacji, lecimy na Warscore Costa. No to z powrotem mamy dużo agresywnej ekspansji, super. Za jedną prowincję zwaną Bremen. Nie ma jak farmienie prestiżu. Bremen wraca w formie was sala i będziemy go potem integrowali. Wiem, że może to jest głupie, ale naprawdę mam problemy z punktami jednak administracyjnymi. Dodatkowo bierzemy przywilej na zwiększony manpower i odbieramy ziemię, chyba. Tak, nie wiem czemu, ale Hamburg nagle chce ode mnie kupić ziemię, której wcześniej 10 lat nie chciał, więc jak najbardziej to sprzedajmy. To spowoduje, że przestaną być Free City, przynajmniej za chwilę. I toczymy szybciutką wojnę o Hamburg. Tak, Anglia będzie w tej wojnie, więc potrzebujemy przyjaciół. Ale w sobie niezły ruch, sprzedać jedną prowincję, żeby za chwilę ją odbić w wojnie. Szybka, mała wojenka, czyli pewnie upadnę zaraz. Po co? No potrzebujemy prestiżu, więc każdą z tych wojen zakończymy biorąc prestiż od przeciwników. Prestiż! Więcej prestiżu! O, będzie stack wipe? Nie, no dwa minusy mamy. Ale prowincje obok, już tak.
rzeczywiście teraz bot automatycznie po 5 latach daje unconditionala, no to zdobywamy Hamburg na wasala. Przeczuwam drobne problemy z moimi wasalami. To baby Hamburg da naszym wasalu, trzeba go jakoś udobruchać. I też tak przemyślałem, to nie będziemy zjadali raczej Szwecji, od razu ją robimy naszą marchią. I tak samo robimy naszą marchią od razu Norwegię. Tak, w tym odcinku Warszawa znowu padła. Dobra, wykorzystajmy chwilę pokoju i ogarnijmy nasz handel. Bo już teraz jego kontrolujemy dość sporo, ale nadal dość mało. I nadszedł ten czas, atakujemy Duńczyków. Na początku nie wezwę Osmana i chcemy odbić ziemie należące do naszych wasali. Yeah, duńska flota leci na dno. O tak, bardzo fajnie. Chyba wreszcie wszystko zaczyna iść w dobrą stronę. Jedna wojna i dużo odbijamy, bardzo dużo. Oh my god, i teraz będę musiał budować tak czy siak transportowce, żeby wrócić do domu. It go home. Zabezpieczyliśmy sojuszy w Holy Roman Empire. Każdy, kto nie ma sojuszu z Austrią, jest naszym sojusznikiem. 262 za rozwinięcie, mega tanio. Jak? Powiedzcie mi, że ta kampania mi nie podkłada kłód pod nogi, no. Wysłał na mnie insulta. Tak z dupy. Aaaa! Oby Czechy zjedły tego elektora z radzieckiego, oby go zjadły. Nie no, Dania chyba jest w upadku. Dobra, Magdeburg miał swoją szansę bycia naszym sojusznikiem, uczestniczyć w wielkim rozbiorze Holy Roman Empire. Dlatego Hamburg musi, znaczy Magdeburg musi zniknąć. Bo już nie jest naszym sojusznikiem. Zjadamy byłego elektora i atakujemy bez casus belli nikomu niewinne Chili. Chyba uczestniczą teraz wszystkie kraje w tej wojnie i my lecimy szybko na Wiedeń. Dobra, bo przed chwilą miałem zawał. Potrzebuję tylko trzech prowincji. Wiedeń, Mecklenburg oraz Palatynat. Wiebiście. Pomyliły mi się kraje po prostu. Ale żeby było, ta wojna jest całkiem potężna. Tak, Francja cały czas mi wysyłała Warna. Nawet nie wiecie, z jaką satysfakcją kliknę to. No dobra, kliknę to. Nie wiem kiedy. Austria zerwała sojusz z Palatynatem. Tak, wojna zakończona White Peace'em. Ale się wkurzyłem teraz. No to czas na rundę drugą. Nawet nie wiecie, jak jestem szczęśliwy, że mogę to zrobić. Żegnaj, chre! Wreszcie! Od razu stajemy się królestwem? Tak. Wreszcie, chre rozwiązane, możemy zacząć je podbijać. Pomniejszymy nasze armie na troszeczkę mniejsze. Zrywamy wszystkie niepotrzebne sojusze. No nic, dobra, zaczynamy zabawę. No i mamy też czwarte idee wzięte. Agresywna ekspansja mega zmniejszona. I w sumie mamy chyba najmocniejszy build pod zmniejszanie agresywnej ekspansji ever, jaki moglibyśmy zrobić. Idealnie wymierzyłem koniec wojny Danii z Litwą. Powiem szczerze, dawno nie widziałem wypuszczonej Gotlandii. Jap, 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 atakujemy! Dalej, Nassau też również zaatakujemy. I to jest najfajniejsze, że mamy już zmniejszoną na początku wojny agresywną ekspansję o 25%, a mamy dodatkowo potem ją jeszcze zmniejszoną z naszych idei Espionage oraz z naszego tutaj proroka. Nie no, mapa wiary się dość fajnie nam prezentuje. Prosta wojna z Danią, odzyskana Norwegia, odzyskana Szwecja. Ach, zostało nam już tylko i wyłącznie podbijać Duńczyków, którzy, jeżeli dobrze widzą, gwarantują Dithmarschen. Anglia, Czechy, serio? Boże, mówię, że potrzebuję prestiżu i od razu event za prestiż. Wow, mam Great Mosque zrobiony. Ha, masakra, ja nie widziałem, że tyle fortów tu mam w tej okolicy. Wszystko kasujemy. A to nadszedł czas na Saksonię. Mam nadzieję, że zjemy ją caluteńką. Gincie! No to wszystkie siły naszych przeciwników. Dawno nie było tak, żebym w 79 roku nie miał 100 tysięcy wojska, no ale ta kampania jest mega dziwna od innych. Szóstki w Siege'u to ja od bardzo dawna nie miałem. Co to forty? Forty po prostu nie istnieją. Może jednak istnieją dla niego te forty? Halo, halo? Miał szybko zdobywać tę fortyfikację, a nie wychodzi mu zbytnio. Wreszcie dobry władca! Wreszcie! No taka koalicja jest definitywnie za duża. Ale taka? Nie ma tu żadnego dużego kraju, prawda? Nie! Kto wykrakał tą regentkę? Naprawdę! 14 lat! No i bierzemy naprawdę sporo terytoriów. Grudzień, wszystko się zgadza. Easy. Przegiąłem 112! Uprasza się nie dzwonić na numer alarmowy. To robimy, klejemy dookoła, nasi dyplomaci pracują. 3 lata miałem generała z 6 do Siege'a i umarł! Jeżeli chcesz zobaczyć, jak zdobywam pewne rzadkie osiągnięcie dla krajów środkowoamerykańskich, polecam ten odcinek z Majów. Zaczynam jako Chłastekowie i nie mam łatwej pozycji startowej. Dużo wojen i rzadkie osiągnięcie. Polecam.